I powiedzieć wam, że już dawno tak dużo osób, bo nie powiem, że są wszyscy pielgrzymami, którzy cały czas pielgrzymują, ale na tej Eucharystii pielgrzymkowej, na tym placu tak dawno nie było. Bogu niech będą dzięki. Jesteśmy piękną wspólnotą, wspólnotą zgromadzoną przy ołtarzu Chrystusa, u boku Matki Bożej Okulickiej. Chcemy tutaj przeżyć tajemnicę wspólnoty. Najmniejszą wspólnotą, którą tworzymy, to jest nasza rodzina. Pomyślcie teraz o tych wszystkich waszych malutkich wspólnotach, które przynieśliście tutaj do Matki, aby je oddać. One przeżywają różne chwile, radosne i trudne, bolesne, ale też i chwalebne. Chcemy w sposób szczególny przywitać tutaj przy ołtarzu tych, którzy zdecydowali się w sanktuarium w okolicach powiedzieć tak i za chwilę przeżyć tajemnicę powstania nowej wspólnoty. Z grupy siódmej Paweł i Małgorzata, z grupy dwunastej Adrian i Katarzyna. Serdecznie witamy. Jeszcze zanim usiądziecie, będę czytał intencje. Chciałbym, abyśmy weszli w tajemnicę
Apokalipsy, która jest nam dana jako słowo od Pana Boga. Aniołowi Kościoła napisz. Myślę, że te słowa możemy parafrazować i powiedzieć i odczytać tak, że dzisiaj Duch mówi do Kościoła w okolicach, a aniołowi, proboszczowi Kościoła w okolicach napisz. Znam Twoje czyny, Księże Romanie. Wiem, że jesteś gorliwy, że chodzisz na pielgrzymki, że chętnie przyjmujesz pielgrzymów. Bogu niech będą dzięki za to. Aniołowi tego Kościoła pewnie przekazać świecę, żeby czuwał dalej, żeby się nawrócił jeszcze bardziej i cieszył się pielgrzymami, którzy tutaj przybywają. Kochani, usiądźcie teraz, ja będę czytał intencję.